Jakich mamy uprzejmych ludzi w Polsce? Pani powiedz. No bo ja chcę przechodzić, a nie że... No ale ma pani tyle miejsce przecież. Ja wiem, że pani nie ma co robić w życiu i... Ja wiem, że pani się nudzi w życiu i pani lubi zwracać uwagę ludziom. No. Boże, ludzie. Dlaczego w życiu są tacy starsi, którzy nie mają co robić i próbują na siłę zwracać uwagę? Miłego dnia wszystkim. Pani będzie potrafiła wysłać to na policję? Nie, no, nie będę potrafiła. Da pani radę, tak? Tak, nie jestem na tyle inteligentna, że dam. No dobrze, to miłego pani dnia życzę i zdrówka dużo. A zobaczcie, ludzie, do czego pani się przyczepiła, bo kawałek wjechałem na chodnik. Oczywiście musiałem, bo tutaj podczas wizyty w urzędzie, do której się oczywiście nie dostałem, nie ma miejsca, gdzie zaparkować. No i co, ludzie, no takie niestety mamy czasy. Ludzie zamiast od rana czerpać słoneczko, emanować pozytywną energią, to czepiają się do byle gówna. Niestety są to przeważnie starsi ludzie, którzy nie mają co robić. Szkoda mi ich generalnie. No ale nic, tak już jest. Zaraz będzie, że Tybulski się znęca nad starszymi osobami. Psychicznie przyzwyczaiłem się do tego. Ale najważniejsze, ludzie, że czujecie się sami ze sobą dobrze, a uważam się za dobrego człowieka. I co? Co do prawka. Oczywiście nie udało mi się odebrać prawa jazdy, więc będę jeździł bez blankietu, bo prawo jazdy mam. Nie mogę się dodzwonić od 3 dni, żeby się umówić na wizytę. Przyjechałem tutaj, oczywiście mi podziękowano, nie wpuszczono. Także no zajebiście, fajnie, super. Piona. Z takich przyjemniejszych rzeczy to chciałem tylko przypomnieć, że zostało 5 dni do końca zbiórki dla dzieciaków na prezenty z Centrum Zdrowia Dziecka. Także zafundujmy im wspólnie uśmiech na Mikołaja i wrzućcie coś od siebie.